Powiadomienie głośno. Witajcie kochani, dzisiaj z pubu Highlander. To co już na wejściu bardzo uwielbiam w tym pubie. I co mógłbym mieć, jakbym mieszkał w jakimś dworku? Nie wiem, czy będzie widać. Ta klamka, ona po prostu jest mega boska, taka trochę kościelna. No w końcu jest to stare miasto, ulica Garbary, nie? Jakby nie patrząc. No myślę, że będzie widać? Będzie. Widno z miarę tu, czy nie? W miarę jest. A, w miarę, no tak, bo oczywiście zapomniałem. Wiesz co, a powiedz mi, czy widać jest przez mój telefon? Tak, widać. Właśnie, bo nie wiem, czy włączyłem światło, czy nie? A, dlatego właśnie. O, ponieważ na razie nie ma ludzi, więc mogę sfilmować, bo jest jeden krótki filmik, ale ponieważ nie każdy sobie życzy, żeby go filmować, no, to wiesz co, mam do ciebie prośbę. Sfilmuj, co macie pysznego za barem. Dzięki. Dobra, to ja sobie muszę wyjść z drugiej strony. Same pyszności. Tak. Nawet ja dzisiaj piję, słuchajcie. Za 34-lecie szpitala, w którym się urodziłem 40 lat temu. Natalia aż patrzała, bo ja się zaskoczyłem to bardzo. Szpital prosi pomoc w 88, ja się urodziłem w 81. Kiedyś czytałem, powiedziałem, że mam, że w 74, no można ogłupić normalnie. To kiedy powstał szpital, gdzie się urodziłem, nie wiem. Słuchaj, a też o. Oddaję, tak? Dzięki. Słuchaj, a powiedz mi, a gdzie jest, tam jest tam dalej, nie? Tam jest światło na dole zapalone? Na dole jest zapalone, no. Tak? Bo jeszcze nawet nie byłem na dole, wiesz? Te schody są strasznie skromne. Na serio? Gdzie są? O. O, tutaj jest tutaj, tak? No. O, tutaj. Uwaga, bo mówię, są strasznie skromne. A, te? Dobra. Pokaż. A, tak jest. Wow. Ja tu pierwszy raz jestem. Cicho. Tak. Zobaczcie, stamtąd idę. Fajnie tu jest, podoba mi się. Ja lubię takie klimaty. A tu nisko jest. O. Lubię, kiedy mogę sobie sam pochodzić, nie? Ale wiecie co, powiem wam szczerze, że naprawdę ja wymiękam. Tak sobie zwiedzam nowe miejsca, nie? Kanapy. O, fajnie, takie okrągłe. Tu stolik. Pokażcie, tu jest wygodnie. Hej, na dole tu jest fajniej niż na górze, powiem szczerze. Wow. Jest tak, tak kameralnie, sympatycznie. Dzisiaj zrobiłem dwa następne filmy fajne. Wycieczka na ślepo wzdłuż rzeki. Od Bema do Grunwaldzkiej i powiem wam, że jestem zadowolony dzisiaj. Tak, tak jest. Tak jest. Ktoś powie, nie ma ludzi. No nie ma ludzi, bo dzięki temu filmuję. A po drugie, powiem wam szczerze, że to jest miejsca. Fajnie zrobione jest, co? Można sobie wyżej usiąść. Tak przy barze, to co właśnie uwielbiam z reguły. No. Tu jest taka jakby skrzynia. Skrzynia jakaś taka a kominek tu jest taki. O, proszę bardzo. No, fajnie zrobione. Fajna muza. Tu ściana. A na ścianie mamy... to jest to chyba taki zegar, tak? Proszę. Ła, co tu jest? Okej, coś tu jest. To chyba... rura. O! Tu jest obicie, tu też jest siedzenia. No fajnie, niżej tu jest oczywiście. Widzicie różnicę między tu a tu? Tak. Ej,
takie zakończenia fajne, że tu można sobie powiesić kurteczkę przy sobie. No mega, mega. Dobra. Coś tu mamy ciekawego na stole? Nie, ale zapewne... A, bo tu sobie można usiąść. Jeszcze jakby dał takie fajne kotarki, takie, że możemy się zasłonić, to naprawdę robi się tak mega fajnie, intymnie, nie? Fajne, fajne miejsce, podoba mi się. I teraz tu jeszcze... No. I już dochodzimy do schodów chyba. No i teraz idę do góry. I czy sobie poradzę? No jaha, że sobie poradzę. Jestem bez laski, żeby nie było. I na tym wystarczy. Wiesz co ci powiem? Fajnie jest tam. Bardzo fajnie, mi się podoba. No, dobra, i na tym kończymy. Także jak będzie grzeczni, to zapraszamy do wyjścia i zapraszamy do środka na pyszne drinki. Zatrzymaj nagrywanie.